Dziś w Gdańsku w klubie Buffet organizowane są targi Seaside Fashion, targi mody i designu. Idziemy podejrzeć. Biżuteria też autorska. No i kieszenie zawsze. Tak, super. Żeby można było wrzucić coś. Od niedawna zajęłam się szyciem, do tej pory robiłam biżuterię. No, moje projekty są luźne, wygodne, z dzianin, cieplutkich, mięciutkich. Mam dwoje małych dzieci, więc zawsze mogę w to wskoczyć. Jest wygodnie, luźno, a jednocześnie oryginalnie, tak? I jakoś tak niesztampowo. Gdzie można kupić wasze projekty? No można bezpośrednio u mnie kontakt na Facebooku Artifarti i wstawiam też do kilku butików w Warszawie. Jest to głównie dzianina, głównie takie materiały dresowe, więc bardzo wygodne, swobodne. Myślę, że każda pani znajdzie u mnie coś dla siebie, bo mam klientki od nastolatek po pani w wieku 60 kilku lat, także jest to dosyć szeroka rozpiętość. No i przede wszystkim są to sukienki, narzutki, płaszczyki. Tak naprawdę w coraz większej ilości miast się pojawiam na targach i w butikach, także najlepiej śledzić na fanpage'u Patryk Kryślak Fashion i tam wszystkie informacje się pojawiają. Skąd narodził się pomysł, żeby zorganizować pierwszą edycję Seaside Fashion? Tak naprawdę spotkałyśmy się we dwie i stwierdziłyśmy, że takich imprez brakuje w Trójmieście. I chciałyśmy zrobić coś nowego i oczywiście wypromować tych polskich. Też może częściej, właśnie już tak raz na pół roku i tak dalej. Ja robię też imprezy w Warszawie, które są dwa razy częściej, więc też razem wpadłyśmy na pomysł, że właśnie w Gdańsku mimo wszystko w Trójmieście w ogóle brakuje takich imprez i jest to fajny moment, żeby wejść z nowym projektem. Żeby odbywały się te imprezy cyklicznie, nawet nie co pół roku, tylko częściej, więc będziemy się skupiać już szerzej, będziemy myśleć o Gdyni, Gdańsku czy Sopocie. Bastian to galanteria skórzano-filcowa. Szyta przede wszystkim ręcznie. Ręcznie projektowana i szyta przeze mnie. W swojej ofercie mam głównie pokrowce na tablety, mniejsze, większe, również telefony komórkowe oraz poszerzam to typową galanterię, czyli paski zegarkowe, portfele czy też trochę większe torby. Markę tworzy mama i córa, czyli ja i moje 18-letnie dziecię, które dzisiaj nie jest ze mną, bo wczoraj miała swój wielki dzień, czyli studniówkę. Natomiast rzeczywiście firmę i markę tworzymy razem. Mają być to rzeczy bardzo kobiece, bardzo uniwersalne, tak, żeby mogła je założyć 20-letnia dziewczyna i 40-letnia dojrzała kobieta. Jesteśmy z Gdyni, działamy właściwie od pół roku. Szyjemy od dwóch lat, szyliśmy kilka różnych rzeczy, ale tylko głównie dla siebie i dla znajomych. Postanowiliśmy zrobić kaptury. Kaptury jest to szal z kapturem, jest to coś całkowicie, wydaje mi się, że nowego. Przyjęło się, bardzo fajnie. Jesteśmy strasznie z tego zadowoleni. Thank you.
żeby tak naprawdę produkować ręcznie robione rzeczy z drewna. Zaczęło się w ogóle od portfela, gdzie jest znakiem rozpoznawczym naszej firmy. To najprostszy do zrobienia. Tak. Jest to nazwa Slimmer, bo on jest po prostu cieniutki i ludzie go używają do chowania wizytówek, kart kredytowych. No i potem poszła cała reszta. To się wycina częściowo na maszynach CNC, potem trzeba to ręcznie obrobić, drewno odpowiednio zabezpieczyć, wcześniej wypolerować, a szkła to już zajmuje się tym optyk. Design jest młodą firmą, tak naprawdę jest świeżym projektem podłóg. W tym momencie stawiamy na taki projekt podłóg do afirmacji. Afirmujemy tekstem, który jest umieszczony na froncie poduszki. A gdzie można kupić wasze projekty? Obecnie na Pakamerze, na stronie internetowej. W przygotowaniach mamy teraz sklep internetowy. Naszym na stronie www.miałdesign.pl. Stworzyłam Heartbeata około rok temu. Pomysł przyszedł stąd, że pracuję w firmie muzycznej, handluję instrumentami i stąd inspiracja tak naprawdę z otoczenia. Szukałam wszędzie biżuterii muzycznej, nie znalazłam, więc zaczęłam sama produkować.